Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie sposobu wykonania ręcznego kopii bazy danych systemu SAP Business One. Do tego celu należy użyć narzędzia Microsoft SQL Server Management Studio. Zazwyczaj to narzędzie znajduje się na serwerze SQL-owym w firmie. By je uruchomić, należy kliknąć przycisk Start. Następnie wszystkie programy, dalej Microsoft SQL Server i SQL Server Management Studio. Po uruchomieniu tego programu należy podać poświadczenia celem zalogowania się do serwera SQL. Poświadczenia takie zazwyczaj zna administrator serwera bazy danych. Po zalogowaniu się możemy przeglądać oknie Object Explorer bazy danych w zakładce Databases. Tutaj należy wskazać bazę danych, którą chcemy zarchiwizować przez kliknięcie prawym klawiszem myszy. W moim przypadku jest to baza SBO Altab Academia. Następnie należy wybrać opcję Tasks, Backup. Dalej w tym oknie należy wskazać rodzaj wykonywanej kopii zapasowej. W moim przypadku będzie to kopia full, czyli pełna kopia bazy danych. Dalej zaznaczyć należy opcję Copy Only Backup, ponieważ spowoduje to, że nie nastąpi ingerencja w procesy automatycznego backupu baz danych. Dalej należy podać nazwę tego backupu. Jest to opcjonalne. W moim przypadku nie będę tego zmieniał. Dalej usuwam domyślną ścieżkę, w której zapisywana była poprzednio wykonywana kopia. I przyciskiem Add dodaję nową ścieżkę, w której zapiszę kopię zapasową. U mnie będzie to katalog na dysku C o nazwie kopia bazy danych. W polu FileName podaję nazwę kopii bazy danych. Standardowo z rozszerzeniem bug. Klikam OK. Jeszcze raz OK. Zaznaczam ścieżkę, w jakiej będzie tworzona kopia i klikam OK. Po lewej stronie, w lewym dolnym rogu jest pokazany postęp wykonywania kopii bazy danych. Kopia bazy danych utworzyła się pomyślnie. Klikam OK. Następnie sprawdzam, czy faktycznie taki plik został utworzony na dysku. Tak, kopia bazy danych została utworzona. Taką kopię możemy następnie użyć do utworzenia bazy testowej poprzez opcję odtwarzania bazy danych lub zarchiwizować ją poprzez skopiowanie na inny nośnik. Dziękuję.